Zadanie trzecie. Liczba x jest o 60% większa od liczby z, a liczba y jest o 25% większa od liczby y. Punkt A. Liczba y stanowi 25/32 liczby x. Aby stwierdzić, czy to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, musimy wyznaczyć zależność między x a y. W zadaniu mamy podaną tylko zależność między x a z. X jest o 60% większe od z, więc do z dodaliśmy 60% z po zamianie na ułamek 1,6z. Z kolei liczba y jest o 25% większa od z, czyli do z należy dodać 25% z, otrzymujemy 1,25z, co oznacza 125% z. Chcąc wyznaczyć zależność między x i y, należy z pierwszego równania wyznaczyć z, a później tego z wstawić tutaj do drugiego równania. Ten ułamek dziesiętny zamienimy na zwykły, czyli x równa się tutaj 16/10z. Ten ułamek zwykły skrócimy jeszcze na 2, mamy tutaj już postać skróconą. Chcąc zlikwidować ten ułamek i wyznaczyć z, należy podzielić takie równanie albo przez 8/5, ale lepiej pomnożyć przez odwrotność. Otrzymujemy, że z równa się 5/8x. I tutaj zaraz właśnie w miejsce x wstawimy tę wartość. Y równa się, tutaj ułamek dziesiętny zamieniamy na zwykły, ponieważ tutaj też mamy ułamek zwykły. Jeszcze ten ułamek zwykły skrócimy na 5, czyli y równa się 5/4z. 5/4 przepisujemy, a w miejsce z, no właśnie, pojawia się ta wartość algebraiczna. Po wymnożeniu 25/32x. I teraz widzimy, że y to jest 25/32x, co daje nam prawdziwość pierwszego zdania. Teraz przejdźmy do punktu B. Wypiszmy jeszcze wszystkie zależności między literkami x, y, z. Te wartości zostały już przecież wyznaczone przez nas na poprzedniej stronie. I teraz sprawdzamy, czy liczba y jest o 35% mniejsza od liczby x. W punkcie B po prostu musimy najpierw wyznaczyć różnicę, bo tu jest napisane, liczba y jest o 35% mniejsza, więc chodzi nam o wyznaczenie tej różnicy. Y zapiszemy przy pomocy wyrażenia z x, czyli tutaj w miejsce y wstawimy 25/32x. Ale aby mieć wspólny mianownik 32, to tę jedynkę stojącą przy x rozpiszemy jako 32/32x. To jest jedynka. No i tutaj to jest ten y zapisany już w postaci z x. Po odjęciu otrzymujemy ułamek, ale ten ułamek jest różnicą między x a y. I jesteśmy teraz ciekawi, czy ta różnica to jest 35% x. Więc aby to sprawdzić, należy tę różnicę podzielić przez x. No i w tym momencie mamy, jakim ułamkiem x jest różnica. W zasadzie to jest odpowiedź, ale potrzebujemy odpowiedzi w postaci procentowej, więc tę liczbę pomnożymy razy 100%. X się redukują, znikają. 100 się wymnaża przez 7, otrzymujemy 732%. Po skróceniu otrzymujemy 21,875%. To nie jest ta wartość, co w zadaniu, więc zaznaczamy fałsz. Punkcik C. Liczba x jest większa od liczby y o 28%. W tym podpunkcie warto podzielić po prostu przypuszczalnie większą liczbę x przez liczbę y. I tak samo, weźmiemy po prostu x i podzielimy go przez wartość y, ale wyrażoną przy pomocy x, czyli weźmiemy 25/32x do mianownika. W tym momencie obliczamy ułamek. I teraz taki ułamek należy pomnożyć przez 100%.
x oraz x się redukuje. W liczniku otrzymujemy 1, w mianowniku jest ułamek, więc tak naprawdę ta główna kreska ułamkowa powoduje mi odwrócenie tego dolnego mianownika. Wiadomo, dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, więc mamy tutaj odwrotność już 32/25 razy 100%. Po skróceniu na 25 otrzymujemy 128%. Czyli zauważ, liczba x stanowi 128% liczby y, więc zaznaczamy prawdę.